tam, gdzie dosłownie w Gruzji, tak? No. Ten impet niemiecki, bo w Gruzji, tak, oni chcieli, no, słuchaj, dojść do Azerbejdżanu, do szybów naftowych na Morzu Kaspijskim. I tak. Gruzini zatrzymali, jak Gruzini, wiadomo. No. Górale, bitni, a tam przecież Gruzja to przecież, wiesz, to jest górzysty kraj. Tak. Bardzo taki bitny. Natomiast tam to mają mężczyźni zwyczaj, że jak jest młoda kobieta, atrakcyjna, no i sobie wsiada taka pani do autobusu czy do tramwaju, to oni ją w tyłek szczypią. A no właśnie. I trzech się odwraca i nie wiadomo, komu mogę dać, bo wszyscy się śmieją. A no właśnie. No, to taki rodzaj hołdu dla kobiety, no ja nie wiem, no. Góralu. Także taka robota jest. Ohydnie. Co jest ohydnie? No na dworze, no to kurczę, to jeszcze śnieg może być na święta. No jest ohydnie, wszystko jest ohydne. No, tak, no to przecież tutaj, to kto to dzwonił, jak nie ja, oczywiście. No to ten telefon dzwonił dwa razy, no. A tam to się wyłączyło. To ścierkę, srać. Siódmego. Mi to Marta Dąbrow dzwoniła, tak? A to kto? To może to był Roger. Zobaczmy. Nie, 732. A to 225, co wtedy? Dwieście pięćdziesiąt pięć, to co? Jeszcze może trzeba wynikać pieprza. No, jak krążą, jak te kluki. Jeszcze 1,55. Dobrze, 220 minut. Dobra. Nie ma sprawy.
Telefon to jest tak, obowiązek naładować, sobie te 5 zł doładować, żeby człowiek miał świadomość, że to coś działa, albo coś nie działa, jak się nie doładowuje. A tu jest też jakaś karta Orange, nie wiadomo co to jest. Nie chcę to mi wyświetlać. 124, ten i powiedz co to jest. Nie udało się. A może tu zrobimy do Orange. 572, 500, nie wiem, 72, 561, 079. Nie, to już nie biło się. 572, 561, 079. Ten telefon jest do dupy, bo normalnie staje, jest przerywa. Może się po prostu wyczerpa. Trzeba go po prostu wyrzucić. Bateria przecież jest ile? Na 5 lat czy na ile? To nie. Specjalnie tak robią, żeby ludzie... Sam telefon. Kiedyś były lepsze. Się zacina. A teraz się becwanili. Chcą, żeby ludzie kupowali co roku jeden telefon. Właśnie podobno wojna w Syrii między nimi jest o to, że odkryli tam złoża litu i innych pierwiastków potrzebnych do komputerów i do internetu. No. Już tego bardzo bogate złoża w tym morzu. Że litu tak dużo w Syrii, tak? I kto jest łasy na ten lit? Kto jest łasy? Lit jest właśnie surowcem strategicznym, tego jest mało w przyrodzie. No i stąd ta wojna. No, to nie chodzi w ogóle o jakieś tam politycy. No i później cynicznie odbudowę. Żeby odbudować, bo na odbudowie też się zarabia. To czy ten lit jest aż tak bardzo wartościowy? Jest bardzo wartościowy, bo jest w każdej komórce i w każdym internecie. W każdym. No. A w ogóle lit jako taki jest również potrzebny osobom, które mają problemy z psychiką. Na przykład depresanci czy Jako pierwiastek życia się podaje lit, na przykład w leczeniu psychiatrycznym. No, bo on usprawnia między innymi pracę neuroprzekaźników, bo depresja... W jakiejś postaci? Przetworzonego i tak dalej, bo ty już na wagę przelitasz. No, bo właśnie depresja to jest zaburzenie, to tak jak prąd, że on nie płynie tak jak powinien, tylko skokowo, zamiast, wiesz, no, tak jak miga światło. I trzeba usprawnić tą drogę. W medycynie chińskiej nie ma pojęcia choroby psychicznej. To znaczy, że organy są niezdrowe. Przede wszystkim budowa energii, które zatruwają organizm i dlatego organizm nie funkcjonuje. No to potrzebny nam jest lit. A właśnie potrzebny jest nam lit. Litu, litu, litu. Litu, litu. No, nie, litu, dajcie mi. Bo jestem z Marsa. Jestem z Marsa. To jest farsa. Przestań, kurczę, jak ty mnie grozy, bo się przestraszę. Jak ty wiesz, Boże, co mu się śniło, ja już myślałam, że Przebywowicz, jeszcze zdechnie tu nam. Będziesz miała pogrzeb.